Witam, że maszki z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na okazji Oro Blues, na submodyfikacji Definition of Insanity jako szpital psychiatryczny. Chociaż ktoś ostatnio podał lepszą nazwę, ponieważ no, podał po prostu skróconą nazwę z psychiatryk. Tak, oprócz tego zauważyłem, że bardzo spadły wyświetlenia. W sumie się nie dziwię, to jest takie typowe, kiedy gram jakąś taką frakcją, która bardzo, ale że powiedzmy sobie szczerze, ani nie jest interesowna, nie jest zbytnio ciekawa, ani nie jest zbytnio słodna z Fallouta, więc w sumie nie jest jakieś takie aż tak bardzo, że tak powiem, wciągające to. Rozumiem to. Więc teraz tylko to wciągnęło, dlatego że w sumie wreszcie udało nam się coś porobić. Chociaż jak teraz widzę naszą armię w porównaniu do nich, to wydaje mi się, że chyba zmienimy naszego kolejnego wroga. Dlatego, że wydaje mi się, że roboty są jeszcze zbyt potężne na ten moment. Więc tak, oprócz tego w sumie nie mamy tutaj nic zbytnio odblokowanego. Mogliśmy w sumie trochę poczekać, ale nie sądzę, żeby to było jakieś aż takie ważne. Więc tutaj możemy dostać sobie burgole. Burgole nie są to aż tak bardzo potrzebne rzeczy na ten moment. Więc Oklahoma i Texas możemy dostać. Pytanie jest, gdzie jest Oklahoma? Tutaj jest Oklahoma, czyli realnie nic. Plus jeszcze mamy Wielki Meksyk. Plus jeszcze mamy to, plus jeszcze mamy tych. O Jezu, mamy sporo tych do tutaj przejęcia, więc może to nam trochę zająć. Co my w międzyczasie? Chciałem po pierwsze sprawdzić, czy nie możemy tego zrobić. Nie możemy zwiększyć poboru. Mamy w sumie wszystko, co moglibyśmy sobie zwiększyć. Tutaj mamy organizację. Za 6%, w sumie teraz z manpowerem. Nawet ciekawie to brzmi. Ale na razie sobie to, w takim razie to wyłączamy i przejdziemy sobie na inną granicę. Dlatego, że po prostu nie opłaca nam się nic innego. Okej, czy wy jesteście jakimś sojuszu? A, jesteście. Jesteście w sojuszu z tym gościem od drugiego Power Armora. Dobra, ale wygląda na to, że w sumie jesteście słabi. Tak, wygląda na to, że nie jesteście aż tak bardzo mocni, jakby się to wydawało. Dobra, tutaj powietrzne sprawy. Tutaj nigdy nie wiem, który jest dokładnie lepszy. W sumie mamy duży zasięg, więc to aż tak nie jest nam potrzebne. Okej. Na razie fabryki też nie musimy się zbytnio obawiać. Wszystko, co powinniśmy mieć, jest na odpowiednim poziomie. Radio też możemy trochę zmniejszyć. Więc nie wszystko jest według mnie w porządku. Okej, zobaczmy. Dużo mówię, okej. Zobaczmy w takim razie. Was nikt nie będzie bronić. I możemy was atakować. Tak, i chyba nie będziemy anti-Americansem. Aha. Czyli przez to, że my jednoczymy to w sposób nieamerykański, to dostaniemy minusy. Wow. Wow, naprawdę. Nie powiem. Z jednej strony to jest głupie, z drugiej strony, że ktoś pomyślał o tym. Bo to jest kolejny minus. Kiedy już myślałem, że będzie takie, o, w sumie już gorzej nie będzie. Jest gorzej. Okej. Jeden tygodniowo to jeszcze nie jest aż tak źle. Ale najpierw musimy się przebić przez tych gości. To może trochę zająć. Raczej nie zajmie nam aż tak bardzo manpowera, ale zajmie nam trochę czasu. Bo jak to ile spłynęło do 150. Każda ilość jest zła, więc to nie jest aż takie, że o, nic się nie dzieje. Nie dzieje się. Ja tutaj są też te miasta, ale w sumie na razie żadnego kontentu nie dodano. Więc
zbytnio nie ma tutaj nic do dodania. Tutaj mamy ten 8 tygodniowy, ale na razie nic to nam nie daje. Szukam tutaj czegoś, co nam da manpower. Nie mamy czegoś, co... Było czegoś takiego, co daje nam manpower? Wydawało mi się, że mam coś takiego. Okej. W takim razie możemy w sumie dać Construction Speed, Zatawiam Experience. Ja ten Experience mi się bardziej podoba. Construction Speed to już nie musimy aż tak bardzo wydawać. Okej, w takim razie jednostki specjalne oczywiście. I tak, już przyjechaliśmy po nich wszystkich, więc nie jest tak źle. Boję się tych robotów, dlatego że w głównej mierze, wiecie, to roboty. Drugiego względu to po prostu musimy trochę ich tam przycisnąć. Okej, widzę, że nie byli równomierni sojusznicy, więc aż tak dobrze nam nie poszło. Okej. I w takim razie kolejne regiony do korowania. Na szczęście teraz już aż tak bardzo nie kosztuje w sumie. Ten koszt jest najbardziej taki uciążliwy na samym początku, a później to jest takie, że dobra, dajcie mi jakiegoś dużego przeciwnika, żebyśmy go szybko korowali. Okej. Nawet nie mamy żadnego problemu z okupacją. Znaczy się tutaj mamy, ale to wiecie, to najpierw musi zniknąć. Okej. I wygląda na to, że oprócz tego, że aż tak bardzo nie jest okej. O, mamy tutaj dla tego gościa bonusy. To mi się podoba, bo wtedy gdybyśmy sobie więcej, ale na razie nie chcę mi się tego. Szukam jakiegoś bonusu do Power Armora. Ale wydaje mi się, że już dostaliśmy. Heavy Special Forces Attack to my. Okej, więc bierzemy to. Zostawimy sobie taką specjalną dywizję i w sumie teraz możemy dać tutaj do ataku. Z jednym też minusów jest to, że w sumie używamy dosyć ciężkiego template'u. To też może być, właśnie powoduje, że aż tak niedobrze nam idzie. Okej, tutaj nie jest nam potrzebne, też nie jest nam potrzebne. To też możemy sobie włączyć. Okej, co tutaj możemy sobie zrobić? Możemy sobie tutaj niby pokazać, że tego nie możemy. Dobra, Special Forces. Special Forces Defense. No kompletnie. Szczerze powiem, to się mi bardziej przydaje. To nie brzmi w ogóle Defense, nie brzmi na Special Forces zbytnio poważnie. Okej, więc tak. Jako że wy jesteście w sumie jednym z niewielu, których nam pozostało i że jesteście w sumie w naszym zasięgu, no chyba że zawsze możemy pójść w drugie miejsce na przykład w tych i w sumie może to byłoby mądre, to na razie zaatakujmy roboty. Wydaje mi się, że nie będzie aż tak źle, ale na razie zmniejszmy to i zobaczmy, co tutaj w tym możemy porobić. Kolejne bonusy do budowania, to aż tak bardzo nam nie jest przydatne. Mamy wolne fabryki. Wow, nie sądziłem, że będę mieć wolne fabryki. Okej, jest na zielono, czyli zbytnio się przejmowałem robotami. Znaczy się, pamiętajmy, roboty, jednostki robotów, jednak aż tak dobre nie są. Na własnej skórze się o tym przekonałem. Okej. Próbuję też samoloty porobić, ale jak sami widzieliście, trochę słabo jest to zrobić. Dlatego, że te samoloty potrzebują mentora, którego akurat nie posiadamy. Okej. O, kupowanie na przykład. Jak mi miło z ich strony. Okej, tutaj dajmy sobie trochę do tych. Uuu, dostaliśmy tutaj Power Armor, to zawsze chętnie. Czy wy macie jakiś mniejszy? Nie, ale mogę was zmienić.
Czy mogę tutaj dodać właśnie dywizję Power Armora? No Jezu, zapomniałem, że to jest z tym. Wygląda na to, że jest wystarczająco. Mamy 60 na was. Więc pytanie jest takie, że badamy to. Anti-air? Nie są. Logistyka też. Mobile Chems. 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 I coś jeszcze? Antitanki? Chyba aż tak bardzo nam nie jest nam potrzebne. Na razie taki template sobie damy i wyćwiczmy. Gdzie jest ta. To jest chyba to, co. To jest to, co stworzyliśmy i wyćwiczmy jedną dywizję. Wow. A przynajmniej wiemy, że mamy wystarczający przepływ do MPR-a, żeby nowe dywizje powstawały. To zawsze się liczy. Jest jakiś progres. O. O. Nie patrzyłem, co badam. Teraz czuję się głupio. Okej, okay. Dajmy sobie to. I kontynuujemy inwazję. W sumie tak naprawdę musimy dojść do tego. Mają punkt zwycięstwa na moście. W sumie to jest sama, więc... Dobra, nie będę już komentować o tym dalej. Po prostu jest tama. Taka trochę niewidoczna, ale tama. Okej, co tutaj jest? Resistance... To się nawet nie przyda. Trzy? No, w sumie nawet. No, na razie nie możemy nic inwestować. Niby dawno nie ulepszaliśmy swojego noda, więc może to będzie pomoc. Wszystkie bierzemy. Bum, bum. I w sumie moglibyśmy was zaatakować, bo wydajecie się fajni do atakowania, ale wydaje mi się, że na chwilę zaatakujemy tych. Was jest sporo, ale po prostu trzeba was przygwoździć. Okej, nie mam już Family Visitation. O nie. Okej, coś jeszcze z gospodarką? Nie, wow, wszystko zrobiliśmy. Tutaj jeszcze mamy rzeczy, które możemy zrobić. Zax Technology. I spróbujmy zdobyć. Site to jest... o Jezu. Nie. O Jezu, ostatnio o tym mówiłem. Nie na odcinku, ale tak poza odcinkiem kogoś. Site, obiekt. Obiekt Y. Dobra, dodajmy sobie tych dywizję. I idziemy dalej. I jak mówiłem, trzeba przygwoździć ich. Wydaje mi się, że ich atakowali, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to jest... No i nic za Power Armory, więc to jest w sumie dosyć dużo. I... Coś zbugowałem, mógłbym to wcisnąć, ale... Okej, okay. Bierzemy. Mamy obiekt Y. Więc teraz może się najpierw zajmijmy tutaj okupacją, dlatego że kilka się nowych tutaj rzeczy pojawiło. Więc najpierw to... Brakuje mi, że tu nie ma specjalnego tego. Ponieważ jak byłaby ta specjalna właśnie zakładka, można byłoby to przyciskać tak powoli, a tak to muszę pojedynczo wszystko przyciskać. Okej. I mamy jakiś nieskrowany, bo to się za chwilę sprawdzę, ale wydaje mi się, że coś pominąłem. Może tutaj? Nie. A, jednak. Nie. To jest Core State. Okej, czy gdzieś tutaj jest liczba, która się pokazuje? Nie. Okej. Może gra jeszcze nie uznała. A, idziemy na most. Mamy wystarczająco dużo dywizji, żeby umierać samemu siebie. Więc
Atakujemy was. Tutaj was nikt nie gwarantuje. Atak. I dalej robimy samoloty. Okej, okay, co to jest? Reality or... Nie, bardziej szukam Max Spina. Okej, okay, robimy tutaj blimpa. Mam kolejne... Pustynia w sumie. Teraz nam zostały ostatnie rzeczy. I... okej. Okay. I w sumie teraz mamy wszystko. Wystarczająco fabryk, wystarczająco wszystkiego. Okej. Okay. Się przebijają. Trochę długo wam się zajmuje to przebijanie, ale atakują nasze power armory. Zaraz, to musimy trochę pożegnać, ponieważ oni dosłownie się bardzo mocno bronią. Okej, okay, łodzie na razie nie chcę aż tak bardzo nie wchodzić. Więc na razie porówne rzeczy, które dosłownie nie robilibyśmy normalnie. Mamy już jakiś manpower. Pojawia się i znika, to znaczy, że nie mamy jakiś plus. Okej, mamy wojnę graniczną gdzieś. Ejo, mamy wojnę graniczną gdzieś dosłownie w żadnym zakątku. Wiecie, randomowa wojna. Okej, okay, zainwestujmy w takim razie w to miasto. Raid Report. Okej, okay, czyli dostaliśmy bonus do tego regionu, żeby wybudować zabezpieczenia, dlatego że mogą nas ponownie zaatakować. Ciekawie, nie powiem. Okej, okay, wyślijmy z powrotem tutaj. I może wreszcie nam się tutaj uda przepchnąć ich, ponieważ nawet trochę słabo im z siłą, że tak powiem. O, okej, okay, udało nam się przebić. Siłą tam przebijane było, ale wreszcie się udało nam tutaj przepchnąć. To jest taki moment, kiedy AI naprawdę ma wszystko wyprodukowane maksimum, więc trudno jakoś ich tam przepchnąć. O, dostaliśmy bonus. Za to, że to zrobiliśmy. W sumie nigdy tego nie udało mi się zrobić, bo zawsze zapominałem o tych badaniach. Główny powód, dlaczego nigdy nie dostałem tego osiągnięcia. Okej. Okay. Okej, okay. Flagstad? Maślos, Nowa Kalifornia. Widzę, że Imperium Mexicano bardzo się tutaj odbiło. No. Jest coś takiego, że naprawdę to jest w pewnym momencie mogą naprawdę dosyć się odbić. Okay. Widzę, że tutaj ta frakcja Kanan jest dosyć mocna, rozwinęła się. Trzeba będzie ją jakąś zaatakować w niedługim czasie. I wydaje mi się, że tak naprawdę teraz możemy robić te badania, tylko wydaje mi się, że one nie są dla nas zbytnio potrzebne. Okej. Okay. Ostatnie badanie dla nich. Te się trzymają, bo mają dla standa, ale nasze para armory dosłownie ich atakują. Okej. Okay. Dobra, więc zajmijmy się tymi kilkudniowymi badaniami. I jak tam dalej idzie? No, powoli, to szczerze idzie. Bardzo. Okej. No, te badania trochę nam tak zajmują uwagi. Już powoli się zajmujemy, już niedługo się skończy to. Jest coś takiego, że w pewnym momencie po prostu robimy jakieś głupoty, że już zbytnio nie mamy takiej jakiejś potrzeby do robienia tych badań. Zajmujemy się głupotami. Okej, musimy zająć ostatnie miasto. Youngtown. Jeszcze tak źle brzmi jego nazwa. Okej. Tutaj wszystko już badamy. Tutaj nic nie możemy dalej badać. Tutaj nie możemy.
tutaj możemy tylko to zbadać. Jeżeli mamy tą technologię Dangerous Implant UI, no to chyba trzeba uważać. To w ogóle możemy wykupić te badania. Jakby co. Teraz zajmiemy się z nekrotami. Trochę zajmują czasu przynajmniej. Okej, więc dosłownie całą armię musimy wykupić. Zdobyć ich tereny. Dobra, i teraz czas na korowanie. Wasze tereny są teraz moimi terenami. Okej. Na szczęście Montana, oprócz tego, że nas nie lubi, my też ją nie lubimy, to ona zbytnio nic tutaj nas nie chce chować. My byśmy poszli na Utah. Więc weźmy sobie ten zadanie z Utah i zapewne sobie tutaj docenimy kilka wargoli. Więc w sumie możemy już wysyłać wojsko. I to jest taki normalny gościu. I coś tutaj możemy też zrobić. Do normalnych jednostek też jakiś bonusik. O, i tu dzisiaj możemy. Nie jest jakieś takie bardzo potrzebne. Division Attack, to mi się podoba. Division Attack. To mi się podoba. Jeszcze to jest do Field Marshala, więc podoba mi się jeszcze bardziej. Okay, widzę, że tutaj wszyscy się zamienili. Anon pokonał 80s. A my mamy Wargol tylko na siebie i na Montana Chapter. Więc w sumie dwie główne frakcje. Siebie i na Montana Chapter. Tak, Chapter dwie główne. Okej. Dobra, udało się im tutaj odbić. Otworzyli Deseret, zmienili kolor. Super. Cieszę się, że jesteście szczęśliwi. Ale w głównej mierze, wiecie, czy to jest... A to nie było do wyboru, to można było pójść po jedno z tych. Okej. Zapomniałem, jak to działa. Dobra, więc tak, czekamy na to, bo w pewnej mierze po prostu teraz dostaniemy wargole na tych wszystkich. Walczą z tymi, a my w sumie od tyłu zaatakujemy wielką frakcję. Nie wydaje mi się, że żeby to było aż tak proste. Chociaż możemy od kogoś tutaj poprosić o odzyskanie terytoriów. Tylko kogo? Dosłownie nie wiem, kogo możemy prosić o odzyskanie terytoriów. Bo tutaj wszyscy... Żadne z nich nie ma tej flagi. I Dog City ledwo co się trzyma. Nie wiem, od kogo to jest, więc na razie tego sobie nie będziemy brać. Bym tylko wiedział. Może bym wybrał sobie. Dobra, co to jest Nevada? No to Nevada. O, możemy to zrobić, ponieważ posiadamy to. I co to nam da? With their forces scattered, they will join us, patriotic American. A, czyli tamten generał dołączy do nas. Dobra, przynajmniej jakiś plus. Dobra, dalej tutaj robmy jakieś nieznaczące rzeczy, na przykład pieski. Tak, da nam się odbudować rasę psów. Dobra, ale ja na tym się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Trevor. No do, cześć!